Dzień dobry, szanowni państwo. Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Po pierwsze, obiecałem, jak robiłem recenzję plecaka EDC od Helicona, że zrobię porównanie. A teraz, z uwagi na to, że młody się pokazał tu i ówdzie, z Groundhogiem od Helicona, to sobie przypomniałem właśnie, że przecież miałem zrobić porównanie. Ten film będzie o plecakach. Będzie o trzech plecakach. No tak, lubię Coyota. Mam plecak EDC, to jest ta wersja kordurowa, której reckę zrobiłem i gdzieś wam się tu wyświetli, albo tu, nie, pewnie tu. To sobie możecie obejrzeć pełną reckę plecaka EDC kordurowego. I mam do porównania wersję light z Bonda śpiworem w środku, nie, żeby nie był płaski. Coraz więcej ludzi pytało o tego malucha. To jest Groundhog. Groundhog to jest świstak po angielsku? Ok, Google. Translate Groundhog na polski. O tym wam opowiem, bo on mnie zaciekawił mocno i mnie zdziwił pozytywnie. Nie? To nie jest sponsorowany w żaden sposób program. W zasadzie tak, porównamy sobie te dwa. Nie będę się już rozwodził na temat kordurowej wersji EDC od Helicona, bo zrobiłem osobną reckę, ale porównamy sobie tak naprawdę light to jest light, czyli odchudzona wersja. Jest z innego materiału, ale to zaraz przegadamy na spokojnie. Ale w ogóle mam dosyć dużo do powiedzenia na ten temat, bo kurde, to jest ciekawa opcja. Jak chcecie wiedzieć dokładnie, jak wygląda ten plecak, to sobie obejrzyjcie reckę, nie? 20 minut. Tam jest z zawartością, ale jest głównie o plecaku. Porównajmy go z lightem. Ceny są podobne, nie? Bo kosztują w granicach 200 paru złotych. Jak będziecie sprawdzać na stronie Helicona, to tamte ceny są trochę wyższe, natomiast jak będziecie chcieli sobie gdzieś tam poszukać na, nie wiem, znanym portalu aukcyjnym albo gdzieś tam w sklepach takich, które od Helicona kupują, to zazwyczaj tam jest taniej niż na stronie producenta. Co jest poniekąd zrozumiałe, bo często producenci robią tak, że bezpośrednio od nich kupuje się, to jest trochę drożej, żeby jakby jest to ukłon w stronę, wiecie, kontrahentów hurtowych, czyli sklepów, które od nich biorą, mają większy rabat, mogą dać troszeczkę mniejszą marżę i w ten sposób są tańsi niż jakbyście chcieli kupić bezpośrednio producenta, nie? No to takie... No taki, no nie wiem, nie chciałbym mówić chwyt marketingowy, bo chwyt marketingowy ma takie zabarwienie pejoratywne, a to nie jest chwyt marketingowy, tylko po prostu taka, nie wiem, strategia, nie, sprzedaży. Bardzo wiele rzeczy jest podobnych, natomiast w wersji light niektórych rzeczy nie ma. Tak jak zobaczycie na reczce tego plecaka, on ma tutaj wkładkę sztywną i jeszcze do tego jest płaskownik na środku w tunelu aluminiowy. Ta wersja tego nie ma, nie? Ta wersja też ma lekko usztywnione plecy. Ale to są lekko usztywnione plecy, nie? To jest taka, wiecie, tu już nie ma płyty, tylko jest jakby, nie wiem jak się nazywa ta pianka, nie pamiętam jak się nazywa ta pianka, ale jest taka pianka dosyć sztywna, którą się wszywa właśnie, wiecie, w tego typu miejsca, żeby usztywnić trochę konstrukcję, nie? Więc płaskownika w ogóle nie ma, o, więc on jest taki bardziej tego. Podstawowa różnica jest taka, ten jest z kordury 500 i waży według producenta, ja ich nie ważyłem, przyznaję się bez bicia, więc nie weryfikowałem informacji podanych na stronie producenta, ale ten waży kilo 118 bodajże, a ten waży praktycznie, można powiedzieć, połowę, nie? 500 tam chyba 80 gramów, jakoś tak. Podstawową różnicą jest to, że jest inny materiał. Ten jest z kordury, ten jest z nylonu, więc on jest taki, wiecie, cieńszy jest ten materiał, on jest taki już troszeczkę, mimo że jest w Coyocie, więc trochę wysyła sygnał, że taki militarny, nie? Ale ma chyba więcej w sobie z turystyka już, chociażby właśnie przez materiał, niż z takich plecaków typowo militarnych, powiedzmy, nie? W ogóle to jest chyba dobra droga, mi się wydaje, nie? Nie wiem, nie chciałbym, wiecie, bo nie wiem jakie są statystyki, pewnie nikt tego nie robił, może właśnie jacyś producenci czy coś, ale gdzieś tam tak wędruje mniej więcej zainteresowanie klientów z takich typowo militarnie wyglądających, topornych, ciężkich, heavy duty produktów, do takich trochę gdzieś tam bardziej uśmiechających się w stronę branży turystycznej, bo znaczy, to jest moje subiektywne zdanie, nie? Ale często jest tak, że te produkty takie turystyczne, bardziej trochę może zaawansowane technologicznie, lepiej zaprojektowane i tak dalej, one mają swoje plusy, nie? I często też jest tak, że mamy tak wkręcone, jesteśmy trochę ofiarami tego, że właśnie wiecie, heavy duty, coś tam, ale ja nawet po swoim dużym tym plecaku Gregorego, który jest też wykonany z takich materiałów typowo turystycznych, nie? Czyli cieńszych, na pierwszy rzut oka i tam, wiecie, w macaniu trochę może mniej wytrzymałych czy coś, ale z nimi się też nic nie dzieje, więc może czasami po prostu nie ma co przeginać bagietę w tą drugą stronę, nie? W stronę, wiecie, heavy duty, w ogóle wszystko takie, wiecie, że wszystko wytrzyma.
Te nowoczesne materiały, lekkie i cieńsze, też wytrzymują sporo. Na pewno wytrzymują takie typowe użytkowanie. Tu wasz Marek Montażysta. Partnerem tego odcinka jest Leti Shops, tak? Wiem, szok. Ale miałem wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ten film jest 25 czerwca i do dzisiaj, włącznie z dzisiaj, na AliExpressie jest wielka wyprzedaż. Kto ogląda, to wie, kto nie ogląda albo jest pierwszy raz, to mówię, Leti Shops to cashback. Czyli instalujecie sobie wtyczkę, linki są w opisie filmu. Instaluje się wtyczka pod przeglądarkę i po prostu jak robicie zakupy u partnerów Leti Shops, tych, którzy wykupili promocję w Leti Shops i Leti Shops się dzieli tą kasą. I część kasy za zakupy do was wraca. O, właśnie widzę, że w Decathlonie jest trzy razy większy cashback do 9%. Ale miałem wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze o AliExpressie, bo jeszcze dzisiaj jest wyprzedaż i można sobie pogrzebać, jak ktoś lubi fintifuszki kupować sobie z AliExpressa. Leti Shops też ma wtyczkę, która monitoruje ceny, już pokazuje. Wiadomo, sprzedawcy robią różnie, czasami sobie zawyżają sztucznie ceny, żeby później wrzucić pseudopromocję, a wtyczka Leti Shops przy odpaleniu AliExpressa monitoruje. I miałem wam powiedzieć o Bookingu. Sami zresztą ostatnio z moją żoną i z Maksymilianem żeśmy skorzystali. Raz, że po pierwszym skorzystaniu z Bookinga macie 10% rabatu, a Leti Shops jeszcze ma 3% rabatu. A teraz jest 6 razy większy cashback, więc jest do 18% cashbacku, nie? Z Bookinga. Wiem, że to niedużo kasy, czasem to tylko jeden czy kilka procent, ale niech się zbiera. Tym bardziej, że wakacje idą, nie? Wracamy do plecaków. W tym... Na froncie i na boku są palsy. Tu można sobie przyczepić ładownicę, po bokach można sobie przyczepić mniejsze ładownice, nie wiem, apteczkę. W moim przypadku to jest ten Essential Kitbag Helikonowski. Mówię to nieraz i mówię to wszędzie i zdania nie zmieniam. Nie jestem zwolennikiem, wiecie, obwinogrowywania plecaków, nie? Czyli, wiecie, obwieszania dodatkowymi tymi. Wkurza mnie to, nie? To się zahacza, coś tam. No ale tutaj tych moli nie ma, nie? Po pierwsze waga, po drugie pewnie kolejny proces technologiczny odpadł i tak dalej, i tak dalej. Ta kieszeń, bo on też jest dokładnie tak jak tamten, ma dwie komory, nie? Jest komora ta przednia, pyk. Ona też jest cała wyłożona miękką stroną rzepa, czyli jest przystosowana do tego helikonowskiego, to się nazywa Versatile Insert System, w skrócie VIS, czyli organizerów, nie? Na rzepy, które sobie można, więc można sobie tutaj to zorganizować. W zależności od potrzeb, nie? Bo są te organizery otwarte, to też zobaczycie w ręce tamtego plecaka. Są takie pałcze zapinane, więc no, według uznania. Chociaż ktoś mi pisał po recenzji tego plecaka, że był kłopot z dostępnością tych organizerów. Nie wiem jak jest teraz, musicie sobie sprawdzić. W każdym razie ten system jest genialny, nie? Jak ktoś ma OCD, to ten system naprawdę ma sens. Nie jestem sponsorowany przez Helikona, nie jestem ambasadorem Helikona, po prostu uczciwie trzeba ich pochwalić za to, że to jest naprawdę przemyślany system. On jest taki fintifuszkowaty, trochę bardziej w dotyku, nie? No ale to kwestia materiału, z którego jest wykonany. Ma tą samą wadę, czy taką niedogodność, jeżeli chodzi o używanie, czyli że się wcinają te listwy, które kryją suwaki, nie? No bo wiecie, suwaki są zwykłe, nie są w żaden sposób tam bryzgoszczelne. Te listwy mają trochę pomóc w zabezpieczeniu przed deszczem, no ale się wcinają, nie? I w tym też się wcinają. W wersji kordurowej z przodu i po bokach są palsy do przyczepienia ładownic. Tutaj tego nie ma. Na froncie nie ma w ogóle nic oprócz tego shockcorda, który jest w obu wersjach. Natomiast tu z boku są kieszonki na przykład wodę, nie? Widzicie? Różnicę? Nie pamiętam jak się nazywa ta siatka, ale ta siatka to jest sensowna siatka, w ogóle nie sprawia takiego wrażenia, ale jest dosyć wytrzymała, nie? Może nalgenka tu nie wejdzie, nie? No, nie, nie. No może jakby się tak uparł i poślinił, to może wejdzie, ale raczej to jest na pół litrówkę, wiecie, petan. I są z obu stron te kieszenie. Podoba mi się to, w obu wersjach jest ta historia. To znaczy, że ten projekt jest dobrze przemyślany, jeżeli na przykład widać, że suwak jest pod kątem, nie? Czyli on nie jest, wiecie, na przykład przy plecach, tylko jest pod kątem, że on tu jest przy plecach, się zaczyna, a tu przechodzi do przodu tej komory, nie? No. Wnętrze jest podobne. Też ma oczywiście... W obu wersjach jest to samo, czyli wyjście na camelbacka, bo można sobie camelbacka przyczepić, czy tam jakiś inny bukłak, nie? Bo to camelback to w zasadzie firma. Plecy też się różnią, bo... Zapnę, bo zaraz się tu zabiję, a tu mam jeszcze jedną rzecz do recenzji w środku. Plecy różnią się zasadniczo, ponieważ tutaj są panele z siatki tej kaletniczej czy tapicerskiej, co ma może trochę więcej sensu przez to, że one są też z pianką w środku, żeby umiękczyć. Jest takie słowo umiękczyć? To już jest, bo powiedziałem. Uzus. Żeby były plecy bardziej miękkie, no żeby była trochę cyrkulacja powietrza, chociaż prawdę mówiąc w tych mniejszych plecakach ta cyrkulacja powietrza to jest trochę bardziej mit niż, wiecie, faktyczna funkcja, nie?
z mojego doświadczenia, a jakoś jeżeli chodzi o plecy, to niespecjalnie się pocę, a nie spotkałem jeszcze małego plecaka, pod którym plecy zupełnie byłyby suche, nie? Natomiast tu jest, widzicie, tu nie ma nic, nie? Przez to, że nie ma tej płyty usztywniającej i tego płaskownika na środku, no to sama pianka jest jakby takim umiękczaczem, nie? Jak włożycie sobie coś, co ma, nie wiem, jakiś tam ostry róg, kant czy coś, no to to się nie przebije przez to, nie? Musielibyście się chyba bardzo postarać. Szelki są, porównywałem, są na, gołym okiem są takie same, jeżeli chodzi o krój, o kształt i tak dalej, o wszycie, jak w wersji kordurowej, natomiast są cieńsze, nie? Są odczuwalnie cieńsze, w tamtej wersji jest trochę więcej tej pianki, one są grubsze, ale też pozostaje przy moim takim oświadczeniu, że uważam, że grubość szelek to jest sprawa drugorzędna, pierwszorzędną sprawą jest właśnie szerokość i dobre dopasowanie, nie? I tutaj są dokładnie takie same, są szerokie, są wygodne, też trzeba pamiętać o tym, że no, do plecaka 20-litrowego nie pakuje się nie wiadomo jakich ciężarów. To mi się podoba trochę w plecakach turystycznych, że na przykład dobre firmy też piszą, do jakiego obciążenia on mniej więcej w standardowej sytuacji będzie komfortowy. Przy małych plecakach się tego nie robi. No ale jeżeli zapakujesz do niego 15 kg i będziesz oczekiwał, że on będzie wygodny, to znaczy, że nie znasz przeznaczenia tego plecaka. Jest jeszcze jedna różnica, którą zauważyłem. W wersji kordurowej jest odpinany pas biodrowy. Pas biodrowy to może za dużo powiedziane, bo to jest taśma biodrowa w tej wersji kordurowej. Ona jest fajna, bo to też powiedziałem chyba w recenzji, że nie jest na stałe, nie? Tą taśmę biodrową, pas biodrowy można sobie odpiąć. Ja w tych małych plecakach nie używam pasa biodrowego, bo może w jakichś specjalistycznych warunkach typu chcecie, żeby on wam się nie bimbał, nie odklejał od pleców i tak dalej, to ma sens, natomiast ja w takim zwykłym, codziennym użytkowaniu tego nie potrzebuję, nie? Więc od tego odpiąłem, a w wersji light w ogóle tego nie ma, nie? Nie ma mocowania na pas biodrowy, nie ma nic, jest po prostu szelka wszyta pod kątem na takim trójkącie i to tyle. I spoko, nie? Bo nie trzeba odpinać i nie trzeba pilnować i nie trzeba się później wkurzać, gdzie ja to wsadziłem. No waga, jeżeli spojrzymy na to, że plecak 21 litrów z kordury waży ponad kilogram, a ten waży 500 tam kilkadziesiąt gramów, to na co dzień pół kilo to nie jest wiele. No ale na przykład jest to pół litra wody, nie? Jak jest taka pogoda jak dzisiaj, to pół litra wody może oznaczać być albo nie być. Od małego plecaka uważam, że oczekiwanie jakiegoś ultra skomplikowanego czy ultra technologicznego systemu nośnego to przesada, nie? Znaczy przede wszystkim one by były wtedy w zupełnie innej cenie. Klamry są te same, czyli te koreańskie Wujin. Nie działo się nic przez zimę, więc spoko. Wygląda na to, że są kolejną firmą, która jest dosyć godna zaufania, tak mi się wydaje. Takie są różnice, proszę Państwa. Jest odczuwalnie lżejszy, nie? Ale też jest taki w dotyku, wiecie, jak ktoś lubi heavy duty, bo ja tego też nie neguję. Sam lubię czasami, nie? Czuć, że coś jest takie, wiecie, dlama, nie? No, to ten plecak takiego wrażenia nie sprawia, natomiast też nie ma co przesadzać, nie? Jest uczciwie zrobiony. Dobra robota Heligonie. Not sponsored. Ale o tym główienku chciałem wam powiedzieć, bo to jest w ogóle tak. Ten plecak uwielbia moja żona. Jak gdzieś jedziemy sobie razem, tak wiecie, gdzieś tam sobie na przykład mieszkamy w jakimś tam pokoju czy coś i łazimy na jednodniówki, czy ostatnio byliśmy w Krakowie właśnie, no to moja żona uwielbia i to jest plecak na przeciwdeszczówkę, butelkę z wodą, aparat fotograficzny, powerbanka, takie wiecie, zamiast nerki tak naprawdę. To jest 10-litrówka, to jest Groundhog. Mój młody używa dwóch plecaków. Używa tego namiętnie. I używa jakiejś pierwszej chyba wersji Visporta Sparrowa 16 litrów. Już pomijam to, że to jest 10 litrów. Sparrow tamten jest 16 litrów, one są bardzo podobne gabarytowo. Ale w tym się ostatnio zakochał. To jest jego podstawowy plecak na łażenie ze mną gdzieś tam na, wiecie, bez noclegu, bez noszenia ze sobą spania i tak dalej, na przykład na jeżdżenie na rowerze. Plecy sztywne. Mam wrażenie, na pewno sztywniejsze niż w tym Edecu Lightie, nie? Na 100% są sztywniejsze. W zasadzie ma jedną komorę, bo to z przodu to kieszeń. Jedyny minus jest taki, że niektórzy mówią, że przypomina talę, no to już jest kwestia, wiecie, skojarzeń. Każdy ma takie skojarzenia, na jakiego stać, nie? Komora. To jest prosta sprawa, nie? Tu nie ma żadnych, wiecie, cudów na kiju, nie? Jest, tu jest płyta jakaś taka, tylko że to jest taka chyba pośrednie między plastikiem, a bo chyba tego nie da się wybebeszyć. W sumie to
W sumie to nie oglądałem tego, ale chyba nie da się tego wybebeszyć. Nie, nie da się wybebeszyć, jest wszyte na stałe, nie? No tutaj też widzicie, że jest klamerka do podwieszenia bukłaka z wodą, nie? Też jest wyjście na wąż. Wbrew temu, że jak się słyszy 10 litrów plecak, to jest bez sensu, nie? 10 litrów to ja wezmę po kieszeniach, nie? Ale tutaj się zmieszczą wszystkie podstawowe rzeczy. No byliśmy z młodym na przykład, nie wiem, w Oświęcimiu, to w zasadzie... W ogóle nie wiem, czy ja byłem w Oświęcimiu, o Jezu, ze 20 lat temu, jak teraz zobaczyliśmy procedury wejścia, mimo pandemii, nie? To jest, kurczę, chyba ciężej niż na większości lotnisk, nie? Żeby się przebić przez ochronę do Oświęcimia. I jest problem też z wchodzeniem nawet z takimi zwykłymi plecakami, więc tam jest, są konkretne wymiary plecaka. W zasadzie to ten chyba też przekraczał maksymalne wymiary, no ale nas wpuścili, nie? Bo też, wiecie, upał, aparat, pouch z bateriami. Przeciwdeszczowych nie mieliśmy, ale jakieś tam dwie butelki małe wody, więc to było nasze jedyne, wiecie, na kilka godzin łażenia po obozie w Oświęcimiu, to był nasz jedyny magazyn, nie? Ja też jest odpinany tak, żeby, wiecie, żeby nie odpinał się do końca, żeby nie wypadało coś, jak macie schowane tutaj. I spoko, nie? Znaczy, no o komorze głównej to nie ma się co rozwodzić. No i tutaj oprócz tej głównej komory ma tą kieszeń z przodu. I ta kieszeń z przodu jest naprawdę pojemna, nie? Bo po pierwsze jest pojemna, ma zaszewki, widzicie to... Też czasami w plecakach albo w takich innych akcesoriach przenoszących sprzęt, przenoszących rzeczy, jest problem taki, że zrobią na przykład kieszeń, ale nie zrobią jej trójwymiarowej. I wtedy co z tego, że kurczę, jest tam suwak i można dojść i tak dalej, spoko, kiedy plecak jest pusty, nie? Natomiast jak jest wypakowany, to jest po prostu tragedia. No a tu te zaszewki widzicie, nie? One utrójwymiarawiają mocno tą. Nawet jakbyście mieli tutaj coś wypchane mocno, no to jeszcze włożycie i pogrzebiecie w przedniej kieszeni. To mi się też podoba, nie? Tu jest jeszcze, widać? A, o, młody zostawił chusteczki, to się przydadzą, bo wiecie, alergia. Jest jeszcze kieszonka, żeby sobie tam coś zorganizować. O, a co tu jeszcze jest? Restauracja pod Wawelem. To nie zestawy obiadowe. Byliśmy ostatnio w Krakowie na 3 dni, bo wiecie, nie? Praca. Więc zrobiliśmy sobie ultra szybkie wakacje. Pozdrawiam Kraków, przepiękne miasto. Mógłbym tam mieszkać. Są trzy miejsca, w których mógłbym mieszkać. Toruń, bo w nim mieszkam i mi się podoba, i Gdański, Kraków to są... Szelki, wiecie, no mały plecak, nie? Nieprzystosowany też do noszenia 12-15 kilo pewnie, więc szelki są takie, powiedziałbym, szczątkowe. Są dobrze wyprofilowane. Ja go, prawdę mówiąc, rzadko noszę, bo się z nim dziwnie czuję. Ale moja żona i syn uwielbiają, nie? No i u młodego na plecach to wygląda normalnie. Zresztą mogę pokazać jakieś zdjęcie, nie? Na przykład właśnie z Krakowa ostatnio, bo to, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Można sobie jakąś małą kaburkę, ładownicę przyczepić. Z każdej strony są na przelot zrobione tunele. On też kosztuje chyba 219 zł, kosztuje na stronie Helikona, nie? Tu są przelotówki, więc możecie sobie, nie wiem, siekierkę, nie? Wsadzić, coś co ma trzonek, albo, nie wiem, parasolkę, nie? Na przykład, czy coś. Z obu stron są tego typu przelotówki. W zasadzie to nic skomplikowanego, ale to może mieć znaczenie przy konkretnej konfiguracji plecaka i to mi się podoba, nie? Warto na to zwrócić uwagę. Paski kompresyjne. Tu też jest pas biodrowy, no ale pas biodrowy to jest taki. Niestety nie można je odpiąć, nie? Jest na stałe wszyta, no ale jest, nie? Może na rowerze, żeby się tam nie bimbał czy coś, chociaż mój młody tego nie zapina, nie? Na rowerze. Pas piersiowy też normalnie. Nawet też jest z amortyzatorkiem. I jeszcze są dwie ciekawe rzeczy. Po obu stronach są suwaki. Są siatkowane ze ściągaczami, nie? To jest też niegłupia opcja, na przykład na butelkę, nie? Z wodą. O. Albo na jakieś inne rzeczy, które chcecie upychać. Ja tak się upieram z tą wodą, bo woda to teraz podstawa, nie? W tych cholernych temperaturach. Tak, jestem zimowy bardziej, nic na to nie poradzę. Albo nie wiem, jak sobie, nie wiem, chodzicie i potrzebujecie, macie coś mokrego, czego nie chcecie wsadzać do plecaka, to też można tutaj wsadzić, nie? Ale to nie jest jedyne miejsce, w które można wsadzić coś, czego nie chcecie wsadzać do środka, bo na przykład upieprzycie sobie resztę rzeczy w plecaku. Bo to się nazywa beaver tail, nie? Czyli bobrzy ogon. Mam nadzieję, że to widać. Tu jest suwak z tyłu, znaczy na dole. O. I jest też z tej takiej siatki, wiecie, właśnie co się robi do tych pokrowców bocznych kieszeni na wodę, nie? Taki gumiasty.
Tu są pętelki, bo tu nie ma klamerek, nie? Są pętelki, można sobie przyczepić, o tak. Fajne są w ogóle te klamerki takie z jednej strony nacięte, to jest kurczę dobre. To też jest chyba wykorzystywane często przy naprawach, nie? Jak się na przykład coś spierdzieli. Tu jest druga pętelka. I z tej strony. No i to jest bobrzy ogon, który ma na przykład też nam pozwolić, nie wiem, jak jesteście, bo nie chcę tutaj militarnych zastosowań szukać specjalnie, ale na przykład kask rowerowy można sobie tu wsadzić, nie? To jest dosyć pojemne i jeszcze do tego rozciągliwe, więc tutaj można sobie wpakować kask. Jak macie tam właśnie wodę, przeciwdeszczówkę, coś, jedziecie na cały dzień i zostawicie, nie wiem, rower przed sklepem, to rower można przypiąć, coś tam, no ale z kaskiem często bywa problem. Tu może nie wleźć, bo łeb jak sklep, no to można sobie go przyczepić tutaj, nie? I śmigać. W żadnym z tych plecaków nie ma dedykowanego pokrowca przeciwdeszczowego, no ale w tych małych plecakach rzadko to się zdarza. Więc chciałem pochwalić Helikona za dobrą robotę przy wymyślaniu Grand Hoga. Strasznie mi się ten plecak podoba, mimo że ani 10 litrów nie robi specjalnego wrażenia, nie jest to spektakularna pojemność. Ale to jest, kurczę, bardzo wygodne, ergonomiczne 10 litrów. To chciałem powiedzieć. Prosił mnie mój syn, żebym wam to przekazał. Więc wam przekazuję, nie? Jak szukacie czegoś takiego właśnie low profile'owego, dyskretnego, nie? I nie potrzebujecie tam pakować nie wiadomo jakich rzeczy. I macie jakiś lekki ładunek właśnie typu woda, przeciwdeszczówka, nie wiem, mała apteczka, coś. To moim zdaniem bardzo warto to przemyśleć. To jest super opcja, nie? Strasznie mi się podoba ten plecak, tylko wygląda na mnie dziwnie. To wszystko, co miałem do powiedzenia w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, Helikonie, dobra robota, nie? Naprawdę, a ten Groundhog to jest, kurczę, mistrzostwo świata, nie? Niepozorny. Trzymajcie się chłodno, powiem, bo ciepła mamy chyba pod dostatkiem ostatnio, więc trzymajcie się chłodno. Pijcie dużo i uważajcie na kleszcze. Do zobaczenia.